Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pogadajmy o moim i waszym gościem jest Arek Matras. Bardzo miło mi was wszystkich tutaj gościć. Ja tu z jestem gościem, ale no, bardzo miło was przywitać. No ale gościmy. No to wprowadzenie, taki opening. Kim jest Arek? Współzałożycielem dietetyki na żarty, amatorem trybu siłowego, fascynatem nauki w każdym wydaniu. No i osobom, która, której bardzo zależy, żeby tak z misją podejść, żeby dietetyka w Polsce była kojarzona z czymś rzetelnym, opieranym na literaturze naukowej, a nie czymś, co jest wyssane z palca, czy przeczytane w gazetkach kolorowych od siostry Anastazji. <grym> no to y, początek, czyli jak to się zaczęło? Twoja dietetyka... przygoda i z dietetyką, i, i z tym y, właśnie zdrowym, że tak powiem, podejściem? No to z dietetyką to nie można utożsamiać z drugim podejściem wtedy, bo to był początek co okolicy gimnazjum, to po prostu miałem nadmierną masę ciała ja chciałem schudnąć i robiłem tak, że miałem serio, na przykład, nie wiem, cztery treningi dziennie, bo to był tam okres gimnazjalny, jak kończyłem szkołę mieliśmy badmintona, potem szedłem na siłkę, potem trening w siatkę, a potem jeszcze nie, szedłem biegać z kumplem takim, nie, więc to był taki, że psycha uważam była bardzo mocna do sportu, ale no, żywieniowo to było tak, że mówię, dobra, nie wiem, chleba, sera i tam wszystkich moich produktów, które głównie, no i kończyło się tak, że na przykład wydaje mi się, że nie wiem, zamykają się z bardzo dużym deficycie kalorycznym, no, schudłem skutecznie. No i potem już mniej więcej trzymałem tę te, te prawidłową masę ciała, ale zawsze miałem te takie skrzywienie, jak duża część osób w fitnessie, nie? Że zawsze chciałem trochę więcej, zawsze trochę chciałem więcej. Ale na szczęście w czasach licealnych, yy, przez to, że się interesowałem tą dietetyką, no to była jakaś olimpiada wiedzy o żywieniu i żywności u nas w liceum no i koleżanka ma brała udział w tym no i kiedyś tam mieliśmy taki kącik dla y tych olimpijczyków ja tam przyszedłem i mówię pokaż ten test co rozwiązujesz no i ja z głowy tak sobie przyszedłem i, no i tak pozaznaczałem to no i się okazało, że jakby jakoś bardzo dobrze mi tam poszło no i pani z... nauczycielka z liceum mówi to dawaj chodź na tą olimpiadę ja tak z marszu poszedłem, nie wiem ze 3 dni później była ta olimpiada i się okazało, że zostałem finalistą, no i tak się tym zacząłem bardziej interesować. Tam dużo tematów było takich bardziej o technologii żywności. Typu nie, maszyny do produkcji kaszy gryczanej. No i tego też uczyłem, nie? Ale, ale dietyka cały czas tym mniej więcej się. Yy, bo to były dwie olimpiady. Olimpiada wiedzy o żywieniu żywności, olimpiada wiedzy o technologii żywności. Jakieś takie bardzo były zbliżone. No to w, w tym brałem udział. Fascynowało mnie to nawet ostatnio znalazłem takie zdjęcie właśnie czasów licealnych, bo w, u nas liceum były takie. Karty złote dla Olimpijczyków, no i tam moje właśnie nazwisko widnieje, takim napisane, że stoją olimpiady Wiedzy o Żywności. I to był chyba taki początek tej bardziej naukowej strony dietetyki, No bo to wiadomo, były jeszcze jakieś takie odchyły, jak, jak poznałem pierwszych YouTuberów, którzy mówili o tym, że poznali prawdę i wszyscy, wszyscy kłamią, ale oni wiedzą najlepiej. To miałem tak, że się zachłysnąłem jeszcze na pierwszym roku studiów, na początku w sumie. Takim szamańskim podejściem, ale na szczęście wtedy nie działem z ludźmi, nie działem też w internecie, więc mało osób o tym wie. A Właśnie miałem ciebie pytać, kiedy się zaczęło podejście tej rzetelnej wiedzy, a kiedy były szamanizmy? To czy był taki jakiś moment taki przeskoku w tą rzetelną wiedzę, taki, jakiś taki spektakularny, czy nie? Wiesz, to na szczęście chyba studia. I to jest takie w tym, mm. na tym, jak dołączyłem do koła naukowego i tam często dyskutowaliśmy, właśnie pojawiały się te konferencje, ta, te badania naukowe, ja tak na początku nie wiedziałem, z czym to się je. I taki byłem bardzo sceptyczny, bo już byłem trochę wsiąknięty w tą YouTube'ową strefę mocy. Ale takiego jednego punktu zwrotnego nie było. Pamiętam, że tak trochę zacząłem się z tym oswajać i te badania zaczęły mnie przekonywać. Też zrozumiałem, jak to wszystko funkcjonuje. No i później, jak widziałem, że ktoś mówi, na przykład gluten jest szkodliwy, albo nabiał szkodzi, albo nie wiem, duże dawki witaminy C są zdrowe. To mówię, no dobra, to sprawdzę, to mówię o tym te badania. I to w ogóle był taki najwspanialszy czas, bo nas, nas była trójka, z Wojtkiem i z Leszkiem, z którymi teraz sprowadzimy DNŻ, no to siedzieliśmy w pokoju i serio czasami jeden post na Facebooka to pisaliśmy, nie wiem, tydzień, nie? I to nie kłamy Was, że siedzieliśmy i czytaliśmy wszystko pod kątem takimi literatury i to było fajne, bo tak się to poznawało, że my nie widzieliśmy jaka jest prawda jeszcze wtedy i cały czas tak wiesz, tutaj o nowa praca, o tutaj wykazano to, tutaj tamto. No, i to na przykład wspominam najlepiej. Takie tematy, z którymi potem na konferencję jeździliśmy. Olej kokosowy był taki, witamina C, właśnie. Z glutenem chyba w sumie nigdzie nie liziliśmy. Ale te dwa tematy, ten olej kokosowy i witamina C, to żeśmy mieli wzdłuż i wszerz. Że myślę, że nawet teraz pewnie autorów <grym> i rok no. publikacji z głową ci podobał, No to idealna dieta dla społeczeństwa, Twoim zdaniem. Jest nie za dużo, głównie rośliny. To jest takie hasło, które yy, kiedyś usłyszałem, przeczytałem od takiego. Yy, Kurczę, zapomniałem, jak ma na imię. Nawet go w swojej tej książce pierwszej cytowałem. O, nie przypomnę sobie teraz, ale... To gdzieś kleimy. No, to była osoba, która zajmowała się y, zdrowiem publicznym i właśnie kiedyś powiedziała, że jest nie za dużo, głównie rośliny. I myślę, że to jest takie podsumowanie dietetyki w jednym zdaniu. Nie? No oczywiście, im bardziej chcielibyśmy rozwijać, tym bardziej możemy to rozwijać. Czyli dieta śródziemnomorska, oparta na warzywach, owocach, y, różnorodna, y, ale to wszystko zamyka się w tym jednym zdaniu. Jak byśmy dla ogółu populacji to powiedzieć. Mm -hmm. Czyli nuda jednak. Dieta, owoce, warzywa, tak. No, w Ci, jak czasami tak właśnie chciałbym coś zrobić bardziej yy, takiego zajawkowego Przewrotnego jakiegoś takiego. Przewrotnego, nie. ale potem yy, mówię, kurde, no to ma, wpływa na 1% twojego zdrowia. A to, żeby jeść te nie wiem, 600 gramów owoców i warzyw dziennie, no to wpływa na 90% twojego zdrowia. Ja mówię, po co ludziom coś Zawracać Bo im głowę jakimiś głupotami, skoro no, te podstawy robią największą robotę. I to jest w sumie trochę poważny też problem dietetyki, że trudno. Dobrze, że są te osoby, które nie działają naukowo, bo one mówią jakieś przewrotne rzeczy i ty możesz ich wyjaśnić, że to nie jest prawda, i to w sumie daje takiego, wiesz, poczucie emocji w tej dietetyce, ale jakby tak spojrzeć, no to niestety ta nuda, czyli bilansowanie posiłku, że w każdym posiłku zawsze połowa talerza stanowi warzywa, ćwierć stanowią produkty pełnoziarniste i ćwierć produkty białkowe, no i gdzieś tam jest dodatek orzechów i oliwy, no tak, wszyscy by tak jedli. No to ja myślę, że dietetyka nie była popularna, no bo wszyscy byliby o dużo, dużo 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 bardziej zdrowi. No i by dietetycy nie mieli pracy wtedy, nie? No też myślę, że pewnie by się znalazło, <grym> że jest tam, tu jakaś choroba, to coś tam, ja bo wiem, w sumie wiem. właśnie u osób, nie wiem, z chorobami jelit, no to wiadomo, że ta dieta już będzie powodowała, nasilała problemy, nie? Paradoksalnie, to jest też czas, często taki przykład, że ktoś zaczyna jeść zdrowo i zaczyna mieć wzdęcia, biegunki, przelewania w brzuchu, nie? No i to, to, to są akurat ciekawe takie kazusy, no nawet nie kazusy, bo to jest w sumie tam, nie wiem, pod 20% populacji pewnie, nie? ale ale no to są ciekawe przypadki. No to restrykcyjne diety. Typu jakiś karniwor, takie 100% wegę, takie bardzo restrykcyjne, i tak dalej. I pytanie brzmi, dlaczego są sławne? I są tak popularne właśnie w społeczeństwie, że ludzie jednak wchodzą w te restrykcje kontra to, co właśnie powiedziałeś, czyli pół talerza warzywa, owoce, zbilansowana dieta, i może takie jesień będzie fajne. Więc to myślę, że przez prostotę. Yy, przez prostotę, że masz pewne kilka prostych zasad, typu mm -hmm. nie jedz chleba, makaronu, kaszy, tylko jest samo mięso, załóżmy, mm. i tam nie ma miejsca na dywagacje takie o elastycznej diecie, bo myślę, że duży problem jest w tym, że jak ktoś zaczyna się dowodziwać i chciałby jeść w tym wydaniu najbardziej naukowym, czyli warzywa, zboża no. i, i białko, że o, dobra, no nic się nie stanie, jak czasem zjesz słodycz. No i on sobie mówi, dobra, no to mam ochotę to zjem". I tak naprawdę ta dieta jego może być taka sama jak przedtem, no bo w sumie wszystko można jeść, nie ma rzeczy, <grych> no tak. których nie można jeść. I rodzi się taki konflikt, że kiedy postawić sobie te już rzeczywiście żeby trochę się przypilnować że postawić sobie te granice no nie tego już nie będę dzisiaj jeść, nie, i myślę że z tym jest duży problem a kiedy masz takie jasne zasady nie przejść na weganizm nie możesz jeść żadnych produktów zwierzęcych to ta pula na tyle ci się skurcza że siłą rzeczy te osoby często załóżmy bo to najczęściej chcą schudnąć więc mm. często chudną poprawiają swoje zdrowie i później głoszą nowinę że ta dieta jest najlepsza bo jemu się udało nie no tak samo jest właśnie z karniworem i tą keto i tak dalej i powiem Ci szczerze, że na przestrzeni lat ja trochę podchodzę, może nie, że optymistycznie do tych diet, ale yy, mam takie wrażenie, że skoro redukcja masy ciała jest tak trudna, w sensie jest tak mało skuteczna, patrząc przez temat populacji, yy, no to jeżeli ktoś schudnie na jakiejś takiej diecie zwariowanej, nazwijmy to, no to pytajmy, czy to jest źle, no, uważam, że to jest dobrze, że on długofalowo i tak poprawi swoje zdrowie. Mam trochę problem z głoszeniem później, że to są najlepsze diety. Albo nie wiem, wczoraj taką rolkę widziałem, w ogóle na, widziałem, że się poniosła. Że jakiś gość przeszedł na tam X czasu na Carnivore i wskoczył mu cholesterol, tam nie wiem, LDL pod 150 czy 160, przecież wzrósł mu, co jest bardzo negatywne, on się tym chwalił. Ludzie w komentarzach mówią, w ogóle gratulowali. No to jest dla mnie jakaś alternatywna rzeczywistość w ogóle, nie? To jest coś, czego. To jeszcze dalej mnie to realnie irytuje, bo dużo osób. Jak już 10 lat traktujesz pracę jako dietetykę, to niestety siłą rzeczy. Y... Dalej mamy tę misję, ale to już jest tak, że jak widzę, jak ktoś tam mówi, nie wiem, nie jest o 18, to mnie to już nie rusza, nie? Albo nie wiem, nie jest chleba, no to mam tak, że trochę przymykam na to. oko. Ale jak widzę takie skrajne już yy, typu właśnie o tym LDL-u, gdzie prawie połowa Polaków umiera na choroby serca? No to dalej mam tak, że mi się odpala w środku, nie? Bo no, także to. Reasumując, myślę, że dlatego, że mam proste zasady, i to jest też trochę też takiego przewrotnego, ludzie lubią takie rzeczy. O mówili, jest warzywa owoc, a teraz ktoś mówi nic z tego, tylko jest mięso. Myślę, że to jest takie. Jak ktoś lubi teorie spiskowe, to bardzo go to chwyta. A jednocześnie jak widzisz, że u pięciu osób to spowodowało, że ktoś jest słodu, No to jeszcze bardziej ma ten dowód słuszności, że warto to robić. nie? No i no jest to na pewno takie bardziej sexy nawet do gadania. No bo ta zbilansowana zdrowa dieta, ruszaj się i śpi, i to jest takie proste, każdy to wie, nie? Mhm. Ale robić to rzeczywiście, to jest. To myślę, w ogóle, no nie, nie chcę wykraczać poza dietetykę, ale myślę, że jest mm, duża część populacji, która lubi się wrzucić w jakieś ramy, określać się jakkolwiek. Okay. typu właśnie, jestem na keto, jestem wege. Nie, teraz popularne wrażenie, mam ADHD. I nie, oczywiście, żeby też nie wybrzmiało to, że bagateluję jakkolwiek, bo uważam, że jak ktoś spełnia kryteria, jakieś jednostki. To, nie wiem, dwa lata temu uważam, były takie yy, zaburzenia odżywiania. Mm. Że ja my wrażenie, że na Instagramie to każdy ma zaburzenia odżywiania. I czasami daje sobie rękę że ktoś nie, nie ma postawionej takiej diagnozy, bo mam wrażenie, że duża część z tych, z tych ludzi nie wie, jakie nawet kryteria trzeba spełniać. Nie? W sensie nie poszli do lekarza i rzeczywiście nie była to diagnoza, tylko mieli jakieś takie, nazywam to szarą strefą, że interesowali się dytyką właśnie mieli trochę skrzywiony ten obraz ciała, być może kilka razy zajadali te swoje emocje, ale żeby dostać diagnozę konkretnej jednostki, trzeba spełniać konkretne kryteria. No i myślę, że ludzie lubią to. Czasem myślę, że chyba każdy ma coś taką, jakąś chociaż, wiesz, cząstkę, że jak się dowie o jakiejś rzeczy, którą teoretycznie może mieć całe życie, albo coś tam się może dziać, to tak lubi się dowiedzieć, co to jest, nie? a potem część osób lubi o tym mówić jeszcze. Mhm. No to czy w XXI wieku możemy żyć bez suplementów? Czy jesteśmy skazani i tak na branie już jakiejś tam puli wybranych suplementów i musimy je brać, czy jesteśmy w stanie jednak się bez nich obejść? Myślę, że jesteśmy w stanie i już jesteśmy w stanie żyć bardzo zdrowo. Uważam, że można żyć zdrowiej i dłużej niż przeciętny Polak, nie stosując mhm. żadnego suplementu diety przez całe życie. Ale oczywiście mamy te takie podstawowe jak witamina D, która jest rekomendowana dla ogół populacji, choć ostatnio wyszła taka w ogóle praca amerykańskiego chyba towarzystwa endokronologicznego, którzy uważał, że są zbyt słabe dowody, żeby rekomendować suplementację w większych dawkach tej witaminy D niż tam chyba do 600 jednostek. Nie czytałem tej pracy, tylko tam gadałem z kilkoma osobami, które ją czytały, więc, więc na konkretach nie będę bazował. W każdym razie witamina D. I też ostatnio, czy ostatnio, w sumie, kiedyś miałem takie podejście do y, omega 3, że miałem wrażenie, że jest trochę przehypowana, w sensie, że jak tu się ryby, to nie potrzebuje tej dodatkowej suplementacji, dalej to utrzymuje, ale uważam, że jest rzeczywiście duża, dużo przypadków, w których te większe dawki, załóżmy powyżej 1 gram, czy w okolicach 1-2 gramów, mogą dawać większe korzyści niż załóżmy, nie wiem, 500 mg EPA i DH łącznie, nie? więc myślę, że ta witamina D czy omega 3 to są dwa takie przypadki, gdzie warto. A reszta no to zawsze już jest w zależności od konkretnej osoby i tego, jaką bolączkę ma ten suplement rozwiązać. Nie? Mhm. W sporcie no to wiadomo, mamy te kilka: kreatyna, beta kofeina, wodorowęglan, glicerol czy sok z buraka. To są te takie złota szóstka Australijskiego Instytutu Sportu. Ale dla ogółu populacji, no nie, na przykład, aż jest takim produktem, którego nie trzeba suplementować, ale jak ktoś ma dużo stresu i chce z czegoś takiego skorzystać, to też nie widzę problemu, żeby to wziął. nie? Ale no to myślę, że ona. Raczej nie będzie tak, że wydłuży życie i który będzie żył w 5 lat dłużej. Nie? Raczej to jest tak, że docelowo, doraźnie może to wspomóc. Ok. No to jest takie pytanie o strategię rotacjami węglowodanami u sportowców, bo też był hype duży. Nie wiem, czy dalej jest, czy nie i czy to jest pomysł dobry, czy nie. Czy gdzieś tam korzystasz z tego, gdzieś tam w pracy ze sportowcami? czy Tak. W sporcie, gdzie jest ta duża objętość treningowa jest zmienność duża w skali tygodnia na przykład, to ta periodyzacja jest bardzo rozsądną jakby taką strategią żywieniową i uważam, że daje dużo korzyści, no bo rzeczywiście spełniasz te wymagania sportowca z dnia na dzień, nie, jest, nie powoduje, że załóżmy w jeden dzień je o wiele mniej węglowodanów, przez co może mieć niedostateczny poziom glikogenu i zrobić gorszą jednostkę treningową. Z drugiej strony kiedy ma jakiś dzień nie wiem, z treningiem technicznym w piłce nożnej, to też nie przekarmiasz go tymi węglowodanami, co no, nie daje korzyści, w sensie to nie jest tak, że on będzie wtedy lepszym sportowcem. Z tym, że mam wrażenie, że najczęściej korzystają z tego zawodnicy sportów siłowych czy sylwetkowych, gdzie trenują, nie wiem, 4 razy w tygodniu, po dwie godziny. To w takim przypadku uważam, że nie ma sensu, bo ta objętość jest na tyle mała, a czas między jednostkami treningowymi na tyle długi, że jedząc normalnie, nie wiem, standardową pulę węglowodaną w każdego dnia, załóżmy 300 gramów, jesteś w stanie utrzymać te zasoby glikogenu na odpowiednim poziomie. W przypadku nie wiem, zawodowych piłkarzy, siatkarzy, zawodników sportu wytrzymałościowych, bieganie, kolarstwo, triatlon, tam ta zmienność jest na tyle duża, że ta periodyzacja może dawać duże korzyści. Czasami nawet są takie idące krok dalej strategie, które powodują, że trenuje się z niską dostępnością glikogenu, z tym je najczęściej trzeba też łączyć ze zmianami treningowymi, że jest taka fajna strategia, którą parokrotnie stosowałem u sportowców takich ambitnych amatorów nazwijmy to, że nie u elity. że jak na przykład w poniedziałek wieczorem robisz intensywną jednostkę treningową, nie wiem, jakieś tam interwały, które powodują znaczący spadek glikogenu mięśniowego, To po tym posiłku nie uzupeł... przepraszam, po tym treningu nie uzupełniasz zasobów glikogenu, tylko dajesz jakąś porcję białka. Czasami ten tłuszcz, najczęściej to była jakaś odżywka białkowa, mhm. ktoś idzie spać. Rano się wsta wstaje ma niższe zasoby glikogenu i wtedy idzie na jakieś tam lekkie wybieganie. I dzięki temu, że ma niższą dostępność glikogenu, to Korzysta preferencyjnie z większej ilości tłuszczów, co powoduje, że nabywa tak zwanej tej elastyczności metabolicznej, co później podczas na przykład, nie wiem, startu może mieć znaczenie, że skuteczniej będzie te kwasy tłuszczowe wykorzystywał, lepiej chronił glikogen i w konsekwencji może się to przełożyć na lepsze wyniki. Ona się nazywała, ta strategia, train low, compete high, coś takiego, że tren na niskim poziomie glikogenu, startuj na wysokim, Yy, ona miała kilka też różnych tam odmian, bo tam jeszcze było, spa mm -hmm. o spaniu i tak dalej. Yy, w każdym razie... Ale ogólnie się sprawdzała, czy nie? Czy yy, w praktyce, powiedzmy sobie? Może tak, bo to w praktyce to wiesz, jak ona poprawia wynik o 1% czy no, 2%, to ciężko no to tak, powiedzieć, no tak. yy, ale ja też miałem tak pulę sportowców wytrzymałościowych, bo głównie z tych sportach siłowych siedzieliśmy, że ja myślę, że na palcach dwóch ręki przeliczę, ile osób przeprowadziło na takich strategiach, nie? Okay. Bo też u takich amatorów, którzy nie mieli roweru, nie, za 30 koła, wiesz, bo są osoby, które Ży żyją jak sportowcy elitarni, mimo, że nimi nie są, no to u nich raczej takie rzeczy stosowałem, a w takich klasycznych przypadkach tego nie stosowałem, ale jest kilka prac, które pokazuje, że, że to może dawać korzyści, na przykład powodować, że na starcie niektórzy będzie o 1% szybszy właśnie, nie? Dlatego też, o, dlatego też ta literatura naukowa jest o tyle spoko, bo pokazuje mhm. różnice, które mogą robić znaczenie, ale których gołym okiem trudno zauważyć. Okej. Okay. No to z racji, że nazwałeś się amatorem trójboju, no to o trójbój. Czy jest idealny protokół na robienie wagi przed zawodami? Mógłbym powiedzieć, jak że my... nie. Zależy to od przypadku, ale myślę, że jest. Jest okay. idealny protokół, i my mamy takie. Mogę nazywać to algorytmami takimi, nie? że w zależności od tego, jak ktoś chce dużo stracić wagi, ile czasu ma między ważeniem a startem na okres regeneracji, no to wybieramy sobie konkretne sposoby robienia wagi, bo te robienie wagi można robić na trzech płaszczyznach, czyli utrata treści litowej, czyli to co nam zalega w brzuchu, utrata glikogenu mięśniowego, no, czyli tego węglowodanu w mięśniach i utrata wody. No i w tryboju kluczowym jest to odwodnienie, w sensie ono jako jedyne może wpływać negatywnie na siłę mięśniową. Glikogen mięśniowy raczej nie wpływa na siłę mięśniową, treść litowa nie wpływa, no można to powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem. Dlatego też zawsze korzystamy na początku z diety niskobłonnikowej, Ona powoduje tam załóżmy około 1% utraty masy ciała, później jest ten glikogen mięśniowy. Trzeba mieć z tego głowy, że ten ubytek glikogenu też ciągnie ze sobą z reguły lekkie odwodnienie, i resztę dopłacamy czy tam powodujemy. Nie wiem, robimy ładowanie wody, Chocia ja nie jestem jakiś wielki zwolennikiem ładowania wody. Uważam, że korzyści są. Są pewne korzyści, uważam, że w skrajnych sytuacjach, gdzie ktoś musi stracić dużo wagi, to warto to zrobić, ale w większości przypadków nie warto, z tego względu, że jest to bardzo obciążające dla zawodników, nie lubią tego robić i szczerze powiedziawszy, nie spotkają się, żeby ktoś powiedział, nie wiem, o ta dieta Keto to jest masakra, nie jestem w stanie zjeść tak trzy dni, nie? Ale na przykład o, robienie, o ładowanie wody to nie, wiem, mam wrażenie, że co drugi albo nawet częściej. Zawsze mówi, Jezu, ja już nie mogę wytrzymać, już nie mogę patrzeć na tą wodę. I sam jak robiłem wagę raz w tym większym wydaniu, czyli po tych powyżej 6%, to też to była jedyna rzecz, która mnie męczyła. Jeszcze byłem gdzieś tam na wyjeździe, wiesz, chodziłem, kupowałem tą wodę po mieście, potem te sikanie, no i to było bardzo męczące, dlatego ja rzadko pod koniec już z, z tego korzystałem, bo na początku na przykład byłem dużym zwolnikiem, bo to było takie ciekawe, jest jedno badanie o tym, wyszło akurat jak ja wtedy byłem w tym takim kwiecie współpracy z turboistami. No, ale wracając do to, to myślę, że jest optymalny schemat z którego korzystamy. Jego też badałem w ogóle w swoim doktoracie. Nie wiem, kiedy wyjdzie podcast, ale trzymajcie kciuki, bo tu mam komisję na WF-ie taką, która już wyznaczy mi recenzentów do obrony, no, także trzymamy. niedługo już mam nadzieję, że się podzielę wynikami. Dobra, no to kiedy się skończy szamanizm w dietetyce? Wrażenie mam, że nigdy. Serio, że to jest na tyle takie chwytliwe, że nawet jak są te osoby, które mają swój boom, i przychodzą, to w ich miejsce wchodzą kolejne osoby. I to jest tak, jakby ktoś powiedział, kiedy się skończy, nie wiem, bum na... Żeby nie użyć jakiegoś tematu, który potem no. będzie... <laughs> no też <antyszypyłkowców>, macie miniaturkę, <laughs> proszę w komentarzach nas jechać teraz. No to myślę też, że nigdy, nie? Że zawsze jest ta grupa osób, która na przykład nie ma wiedzy specjalistycznej z tego tematu, ale się zachłyśnie jakimś tematem i mówi Jezu, odkryłem to, nie? I, i propaguje to. Więc myślę, że z roku na rok jest naprawdę coraz lepiej, jak Wspominaliśmy sobie te czasy o glutenie na biale z roku nie, 2016 15 To mnóstwo takich i to bardzo najpopularniejsze osoby w kraju z dytyki tak mówiły. A teraz największe profile są bardzo rzetelne. Jak nie wiem, na Instagrama sobie wejdziesz, bo ty, ty też w światku się głównie obracam. Nie? Jak wejdziesz sobie na socjale największych yy, dytyków z największym dotarciem, to nie wiem, czy jest jakikolwiek, który mówi yy, głupoty takie. Z dietetyków, bo są osoby, które mają dietetykę, nie są dietetykami, i wtedy już pomogą. No al albo, ży albo żyjemy w jakiejś bańce, nie? Bo też tak może być, że mi się na przykład kiedyś wydawało, że przecież każdy ćwiczy. Bo, bo obracam się w ludzie, u ludzi gdzieś tam, gdzie ćwiczą, nie? A potem się okazuje, że większość społeczeństwa się nie rusza, nie? I jest hmm. takie... To też może Taka... być prawda. No, jest jakaś tam bańka jest, nie? Kuba Pongowski jest taki dietetyk, który nie jest skąd on to znajduje, ale on codziennie z pięciu takich osób, rzuca dla sosia do siebie, nie? Że tam coś mówią, nie wiem, nacieraj się chrzanem i będzie zdrowszy, nie? Takie rzeczy. No więc myślę, że rzeczywiście może być to jakaś bańka i że przez to, że właśnie już, już mniej śledzę dietetykę, to może taki jestem trochę, nie wiem, wy, wyjęty z tego obiegu, no, nie? może tak być, no. Ale miejmy nadzieję, że nie. No to zakończmy odwieczną wojnę raz na zawsze. Masło czy margaryna? O, tak. <laughs> Dobra, to, bo to jest to, co się jakoś częściej przy niż zwykle. Szybkie sprostowanie można jeść masło, tak jak mówiliśmy, właśnie, że dlaczego to jest takie trudne, ta dietyka, że można jeść wszystko. No i to takie, no to ja wiem wszystko, ale jestem niezdrowy i mam nadmierną masę ciała. No właśnie dlatego, że to jest takie trochę nie ma tych takich ścisłych ram, nie? że powiesz komuś, dobra, to zjedz sobie tylko 20 gramów masła przez tydzień. Yy, Ogólnie jest tak, że wiadomo, że jak ktoś ma bardzo zdrową dietę i dużo ma, nie wiem, orzechów, ryb, olejów i oliwy. I zje sobie, i ma ogólnie to masło, i sobie będzie jadł codziennie kanapkę z masłem, to nic mu się nie stanie. Ale zawsze zamiana tego masła na miękką margarynę będzie lepsza. Dlaczego? Już tłumaczę. Yy, z, pod kątem takim mechanistycznym z trzech tematów, za chwilę sobie policzymy z ilu tych tematów. Mm -hmm. Przede wszystkim w maśle znajdziemy głównie nasycone kwasy tłuszczowe, yy, w margarynie nienasycone kwasy tłuszczowe, a mamy twardowo naukowe, że zamiana nasyconych na nienasycone wspiera zdrowie układu krążenia. Po drugie, to jest już raczej jako ciekawostka, że... Zawsze się mówi ole w maśle przetworzona. No to jest tak zwany błot naturalistyczny, i, i to, czy coś jest sztuczne czy naturalne, nie definiuje go zdrowotności. To jest bardzo często wykorzystywane w marketingu, że mamy naturalne substancje w suplemencie, mamy naturalne żywność, ale nie wiem, kawa rozpuszczalna nie jest naturalnym produktem, w sensie, ona musi przejść pewien proces technologiczny, ale jest zdrowa. Makaron razowy no, nie rośnie, nam z ziemi na makaron nie wyrasta, też jest przetworzony, ale jest zdrowy. Z drugiej strony mamy naturalne produkty, jak yy, przed, może czerwone mięso, użyjmy tłuste czerwone mięso, żeby jeszcze bardziej to wytłuścić, yy, no to ono wpływa negatywnie na zdrowie. No to pamiętajmy o tym, że co do zasady jest tak, że te produkty bardziej naturalne są zdrowsze, ale to nie jest zasada zero-jedynkowa. I tak samo jest w przypadku margaryny i masła. Po trzecie, w maśle paradoksalnie jest więcej kwasów tłuszczowych trans niż w margarnie, z tego względu, że te procesy technologiczne są optymalizowane. I teraz wiemy, że kiedy w maśle około 2% stanowią kwasy tłuszczowe typu trans, które są niekorzystne dla zdrowia, no to w margarynie jest poniżej 1%. Myślę, że przy małych ilościach to nie robi różnicy, ale to fajnie obrazuje jak ten proces technologiczny jest optymalizowany. I po trzecie. Często ludzie mówią, i trzeba jeść po czwarte w sumie. Masło, bo ma, nie wiem, witaminę A, jest dobra na oczy, no to kurczę w tej samej porcji, załóżmy 100 gramów czy tam 10 gramów na kalapce, Margarina ma więcej tych witamin, bo jest fortyfikowana, wzbogacana witaminą A, E, czasami D. Yy, dodawane są czasami fitosterole, które też wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową. Yy, no i ludzie właśnie wtedy mówią też, no dobrze, a to jest sztuczne dodane. Ale to dla twojego zdrowia jest taka sama substancja to jest taka sama substancja chemiczna, ten sam wzór strukturalny i czy my ją przyjmiemy z naturalnego masła, czy ze sztucznej margerny, to nam nic nie zmienia. Więc nie ma w sumie, oprócz smaku dla większości osób, nie ma przewagi masła nad margerną, ale właśnie myślę, że przez tą taką trochę obawę przed sztucznymi, tak jak, nie wiem, przed sztucznymi substancjami słodzącymi ludzi, te masło jest dalej gloryfikowane. No i niestety przykładają się do tego też czasami autorytety z reguły osoby, które Dużej są w nauce i być może pamiętają te czasy, kiedy margaryna rzeczywiście miała bardzo dużo kwasów tłuszczowych trans. Ale na dziś stanowisko nauki jest takie też w ogóle w wytycznych światowych, nie wiem, Europejskiego Towarzystwa Miażowego, które mówi o zdrowiu sercowo-naczyniowym też jak są takie tabelki, mamy wskazane produkty właśnie margaryny miękkie, a, a niewskazane, które należy czy warto ograniczać tam załóżmy masło, czy, czy produkty od zwierzęce. No to też o tym mówią w sensie te autorytety, nie? bo mam wrażenie czasami, że ktoś używa argumentu, że jakaś jedna profesorka, bo jest taka jedna pani profesor w Polsce, mówi dużo dobrego o tłuszczach zwierzęcych. No to są właśnie takie kazusy, nie? takie osoby, które mimo stopnia czy tytułu naukowego mają jakieś takie swoje przekonania, które nawet nie są wspierane przez naukę, ale są właśnie ich opiniami, które przekazują dalej uważam, że to jest szkodliwe i nie powinno tego być, ale no tak się zdarza, no, w każdej branży są takie osoby, nie? Mm -hmm. No bo najczęstszym argumentem ja zawsze słyszałem, że yy, no, naturalne masło kontra właśnie przetworzona margaryna, to był taki jedynie najczęściej... Argument, który ja słyszałem, nie? No, no to tak jak z witaminą D, no to też nie jest naturalna, yy, mm -hmm. na drzewie nie rośnie, nie? No musi ktoś to wyprodukować, a mimo wszystko, wszystko a w ogóle suplementy wszystkie, bo to też jest no tak te tak tak, tak. osoby mówią, sztuczna margaryna, ale do no, suplementy są git. No to <laughs> trzeba jakąś taką logikę w tym zachować, no albo podchodzimy do wszystkiego w ten sam sposób, czyli wiemy, mamy badania yy, za, za randomizacją, że to jest lepsze, a to jest gorsze, no to dlaczego tego nie wybrać? No to, no ale to no, no. No, fajnie no tak. pokazuje też czasem taki, Brak logiki. No to a propos jeszcze suplementów. U sportowców wiadomo, że te must have mamy, a czy są suplementy, które uważasz, że są przehajpowane i zbędne? No, przehypowanych i zbędnych to jest w ogóle cała masa, uważam, nie? Od nie wiem, właśnie słynnego BCA, przez multivitaminy, jakieś witaminy z grupy. W ogóle te właśnie witaminy składniki dralnym często są przehypowane. Mm. Bo to ich. Jakby sobie spojrzał na jadłospisy sportowców, to tam nie brakuje witam, z grupy B na przykład. Nie bardzo rzadko nie u wegańskich, no to B12 wiadomo. To one są. Jeżeli chodzi o przehypowane jeszcze, to myślę, że wszelkiego rodzaju adaptogeny są przehypowane. W sensie one niektóre z nich mogą w pewnych sytuacjach pomagać, ale co do zasady, myślę, że są przehypowane. Teraz już mniej, ale jeszcze nie rok temu no to BPC było totalnie przehypowane. I to też fajnie pokazuje, jak marketing, nawet taki niszowy, gdzieś tam w światku siłownianym, a nawet, nawet można iść krok dalej, w trójbojowym, wypromowało te substancje. No był okres też zachłyśnięcia się CBD, też było przehypowane. No ale zobacz, to też fajnie pokazuje, jak moda działa. Że ja nie wiem, teraz nie widzę już postów, czy rolek o CBD na przykład, nie, o BPC. Były moment i... Był moment, tak, tak. hip kiedyś były. Wszyscy robili hiptrasty, bo to już było, że już nikt nie <laughs> hip hipthrustów, No też jest takie. Nie, więc myślę, że to są takie... Substancje, które są przypomne, ale z drugiej strony, na przykład jest cytulina, która uważam, że w sportach siłowych ma pewien potencjał, nie jest w nauce tak. Nie wiem, jak sobie spojrzymy na Australijski Instytut Sportu, no to nie znajdzie się w tej klasyfikacji A czy B, czyli suplementów, które są polecane lub w pewnych sytuacjach mogą być polecane, a myślę, że w perspektywie kilku lat tam skoczy. Mm -hmm. Dobra. Probię tylko terapia. Konieczność czy chwyt marketingowy? Dla ogółu populacji chwyt marketingowy, z tego względu, że może inaczej, może brak wiedzy na ten temat nie daje nam podstawy, by mówić, że jest koniecznością. Bo nie znam prac, które pokazywałyby, że mamy osobę zdrową, one na przykład biorą przez nie wiem, 5 lat probotyki i po 5 latach mamy jakieś twarde punkty końcowe, nie wiem, umieralność z powodu choroby układu krążenia albo zachorowania na te choroby. To nie znam. Takich prac myślę, że nie ma. Z tego względu, że właśnie trochę się te robotyki traktuje jak leki czy suplementy, czyli mamy jakąś dolegliwość i chcemy zobaczyć, czy w tej dolegliwości one pomogą. I tutaj tych prac jest rzeczywiście mnóstwo, i myślę, że w wielu jednostkach chorobowych one mają swoje yy, miejsce, w sensie powinny być, czy warto je uwzględniać w jadłospisach jako yy, element dietoterapii czy suplementów, nie? Ale my na przykład mamy takie podejście, że nigdy nie polecamy profilaktycznie, że ktoś przychodzi i od razu z buta nie wiemy, kto to jest, a i tak dostaje robotyki. Czasami jest tak, jedynym takim przypadkiem to w okresie jesienno zimowym rzeczywiście u osób z tendencjami do infekcji, mimo że te dowody, no one istnieją. Nawet mamy publikację Cochrane, takiej szanowanej instytucji, która wspomina o tym, że one mogą zmniejszać ryzyko incydentów yy, infekcji górnych dróg oddechowych, i to zdarza nam się umieszczać, nie, jako taką profilaktykę, yy, ale tak to, to nie ma, także mówimy o bierz probotyk, żeby być zdrowszym. Nie? Myślę, że to jest duży. Chwyt marketingowy też myślę, że z roku na rok, niby liczba publikacji rośnie, ale myślę, że już taki pierwszy boom na probiotyki to był, nie wiem, 3-4 lata temu. Teraz ta wiedza jest trochę bardziej ugruntowana i to podejście, że włączamy te probiotyki w sytuacji, kiedy wymaga tego stan podopiecznego, jest rozsądniejszym podejściem niż takiego weź sobie jakiś probiotyk. Nie? Szczególnie, że te zależności z reguły są szczepozależne, więc konkretny probiotyk do konkretnej ludzkiej chorobowej może dać konkretny efekt. A czasami to jest tak traktowane, że ktoś mówi, masz wzdęcia na masie, no to weź sobie jakiś probotek. No to tak to nie działa, nie? bo te wzdęcia mogą mieć różną przyczynę i też różny probotek może rozwiązywać różne te problemy. Okej. Okay. No to pytania anonimowych od widzów. Najlepsze. Za, za te jeszcze odpowiadałem, ale to, za to już nie odpowiadam. To łyk wody, bo to by się mogło. Dlaczego nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu? Chyba że, chyba, że istnieje. Istnieje bezpieczna w alkoholu, przynajmniej tak pokazuje najlepszy, najlepsze badanie potężne do tej pory przeprowadzone. Trochę tła trzeba zrobić, bo ja zawsze sobie postanowiłem, że trochę jest, jestem takim adwokatem diabła w tym temacie, że wziąłem sobie temat, który mnie. Bo w ogóle muszę. historię jeszcze dwa kroki w tył. Ta łatka pod kątem takiego obrońcy alkoholu, który nie chce, żeby tak brzmiała, bo nie broni alkoholu, ważne jest, że daje mnóstwo złego i w Polsce i na świecie, ale. Mam tak, że jak sobie czasem śledzę właśnie branżę i widzę, że jest jakiś trend, to mam wrażenie, że ludzie nie sprawdzają, czy to jest prawda czy nie, ale podają dalej, bo to się klika. I tak było z tym, że nie ma nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu. I ja nie wiedziałem, jaka jest prawda. W sensie nie znałem tych prac, yy, o których będę za chwilę mówił. I mówię, dobra, sprawdzimy to, i wziąłem ten temat pod, na konferencji XXI wieku. I w trakcie okazało się, że, że to nie jest prawda. I dlaczego? Yy, Ogółem alkohol daje, tak jak mówię, dużo yy, złego, jakbyśmy sobie zawęzili grupę Polaków, którzy mają 15 lat lub więcej i wyłączyli z tej grupy abstynentów. Czyli wzięlibyśmy dwie trzecie Polaków, oni spożywają alkohol, yy, którzy mają 15 lat lub więcej i okazuje się, że ilość wypijanego alkoholu jest potężna. U mężczyzn to jest średnio 50 gramów alkoholu dziennie. Czyli to jest tak, jakbyśmy ty, ja, kolega za kamerą, którego nie widać, to tak, że yy, codziennie byśmy pili 2,5 piwa dziennie, każdy Polak 365 dni w roku, no to wyobraźmy sobie, że każdy z nas prawie 3 piwka dziennie pije i to jest średnia, więc są osoby, które piją dużo więcej, no bo ja zakładam, że ja piję mniej, no zakładam pewnie, że Ty też, mhm. więc, więc wiadomo, że to się wyrównuje. Przez co alkohol powiada znam blisko 3 miliony śmierci przedwczesnych rocznie, głównie z powodu nowotworów, układu krążenia i tak dalej. Dlatego też uważam, że każde zminimalizowanie alkoholu u jednostki czy populacyjnie da duże korzyści. I to jest ten, który się zawsze podkreśla, że alkohol jest bardzo szkodliwy i powinniśmy go, no już abstrahując od tych takich społecznych też yy, konsekwencji. Ale w 2016 roku zostało przeprowadzone takie potężne badanie, Global Burden of Disease, które bierze bardzo dużo osób, cały, to jest takie cał, biorące pod badanie cały świat, no i tam potem są wnikliwe analizy. W każdym razie wniosek z tego badania był taki, że najlepsza dawka alkoholu wynosi zero. Tak mogliśmy przeczytać, czyli nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, każda kropla powoduje już jakieś szkody, albo że szkody są wyższe niż potencjalne korzyści. Ale 4 lata, no i na tej podstawie yy, poszedł w świat, w świat ten przekaz, że nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu. WHO też dało taką notkę do siebie na bloga, gdzie kilka osób indywidualnie mówiło o tym, że nie istnieje ta bezpieczna dawka alkoholu. Problem jest taki, że 4 lata później, czyli w roku 2020, te Global Burden of Disease... Jeszcze raz sobie badam, bo i tak z reguły tak jest, nie, że to pewnie jeszcze za kolejne kilka razy znowu wyjdzie podobne prace na ten temat. No i zbadało użyło lepszych metod analitycznych, już tam nie wchodząc w szczegóły bardzo skomplikowane. W każdym razie wniosek już nie brzmiał, czy to jest badanie nowsze, które użyło lepszych metod. Wzię, wzięto pod uwagę te badania również z 2016 roku. I wniosek już nie był taki, że najlepsza dawka alkoholu wynosi zero, tylko że bezpieczna dawka alkoholu jest zależna od wieku, płci i mi miejsca zamieszkania, z tego względu, że struktura zachorowania na różne jednostki chorobowe będzie w zależności od tego, ile mamy lat. Im jesteśmy starsi, tym nie wiem, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych będzie tam większe. Nie? W różnych regionach na świecie są kraje, w których nie wiem, wyższe mamy ryzyko nowotworów, a w innych wyższe ryzyko chorób układu krążenia. No i tam płeć też na to wpływa. Y no i co do zasady, im jesteśmy starsi i jesteśmy kobietami, tym teoretycznie możemy spożywać trochę więcej alkoholu i to nie będzie dawało negatywnych skutków. W sensie korzyści się wyrównają z tymi skutkami ubocznymi. Generalnie patrząc przez cały całego świata, ta dawka bezpieczna była stosunkowo wysoka. Ona wynosiła mniej więcej tyle, jakby się tam mogli pić z tego co pamiętam 400 ml piwa dziennie. Już abstrahując, czy jesteś mężczyzną, kobietą, czy masz 18 lat, czy 70. Ale co ważne dla populacji europejskiej do 40. roku życia, czyli myślę pewnie 90% osób, które nas dzisiaj słucha, ta bezpieczna dawka alkoholu jest dużo, dużo niższa. Z tego względu, że u osób młodszych szansa na rozwój nowotworu, kiedy byśmy cały czas pili, jest większa. A tam wiemy, że mamy twarde dowody naukowy, że, że to wpływa negatywnie. A po drugie, jest też taki parametr, który mówi o tym, że tak zwane zachowania irracjonalne, czyli że ktoś po alkoholu wszędzie za kółko, Albo skoczy na główkę do wody. I to też w ogóle. Kiedy weźmiemy sobie wszystkie takie te śmierci, to za 30% tych śmierci odpowiada alkohol w y, Europie. To jest w ogóle bardzo duży odsetek. I szczególnie młodzi mężczyźni są na to narażeni. I ktoś mówi, a dobra, przecież dwa piwa tego nie spowodują. Ale no, patrząc, to są zasady wielkich liczb, że jak masz dużo osób i, i masz ten jakby schemat picia alkoholu, no to, że nie wiem, kilka osób z dziesięciu tak zrobi niestety. No więc reasumując Istnieje bezpieczna dawka alkoholu Ona jest stosunkowo niewielka Szczególnie kiedy zawęzimy to do młodych osób Mieszkających w Europie Tam w ogóle ona wynosi Tak jakbyśmy bili jedno piwo na załóżmy 4 dni e, Dlatego też raczej traktuję to jako ciekawostkę I coś co fajnie Pokazało też, że nie zawsze To co jest takie chwytliwe hasło Może musi być prawdą, mimo że ono się fajnie wpasowuje W tę ideę przekonywania ludzi, by nie spożywać alkoholu, która uważam, jest bardzo słuszna, bądź co bądź, nie musi być prawdziwe. Uważam na dziś, że to nie jest prawdziwe i mogę z każdym na ten temat dyskutować, bo naprawdę zrobiłem bardzo duży research i widzę, że dalej mimo wszystko ludzie i w ogóle to mnie akurat bardzo irytuje, że zdarzyły mi się dyskusje z osobami, które bardzo lubię i szanuję, które w biu na przykład napisane jestem EBM, nie? I dalej powtarzałem. Nawet w jednym podcaście zostałem obśmiany i to mi się trochę nie podobało akurat, że zostałem obśmiany, że a tam gada głupoty i tak dalej. I napisano tej osoby, mówię, czy zna te nowsze prace, bo to też nie jest tak, że każdy musi śledzić każdą pracę, a to w sumie były dość takie świeże publikacje obydwie. I pisze, ja znam tę publikację, ale coś tam, coś tam. I to jest ewidentnie cherry picking, nie? że wiesz, że tak nie jest, ale pasuje Ci to do narracji, więc unikasz tego tematu. No więc nie lubię takich sytuacji... Kropka, to emocjonalnie potrzebne. Zagotowałem. Trochę emocji musiał być. Tak. No to pytanie do Arka. Jak ocenia Kubę Mauricza i jego podejście, że gluten i produkty mleczne to całe złoty dietetyczne plus ładowanie każdemu probiotyków? Kuba, Kuba, to cały dzień się będę z nami Kolejny podcast, gdzie mnie od ciebie pytają. Weź zadzwoń do chłopaków ze Szczecina, żeby, żeby ukrócić ten temat. Ja już wielokrotnie mówiłem, że generalnie właśnie to uważam, że ten przekaz jedz nieprzetworzone jedzenie jest dobry. Ale no w wielu kwestiach już bardziej szczegółowych się nie zgadzamy na poziomie merytorycznym, tak jak jest nabiał właśnie, czy nabiał jest szkodliwy, nie jest szkodliwy, wykazują to w sumie wszystkie prace na temat nabiału. Czy jest konieczny w diecie? Nie jest konieczny, jak nic, nic nie, no warzywa i owoce może są taką koniecznością, nie, ale y, produktów złożowych też nie trzeba jeść, ale są zdrowe i warto je jeść. Orzechy tak samo, nie trzeba ich jeść, ale warto i tak samo jest z nabiałem. Y, no to wpływa akurat na zdrowie jest umiarkowane, ale jest to bardzo praktyczne, tanie źródło białka i uważam, jako element diety jak najbardziej może występować. Gluten wiemy, że tam szkodzi zdajmie. Jak sobie weźmiemy całą populację pod uwagę, tam do 2% załóżmy ludzi, będzie mieć celiaki czy choroby duringa, że rzeczywiście yy, warto, że warto, w celiaki to jest jedyny sposób skutecznego leczenia, yy, no ale nie może tego przekładać na całość populacji. No i wiemy, że yy, korzyści wynikające ze spożywania produktów zbożowych są potężne. I tak naprawdę dlatego one stanowią ten kiedyś jak była piramida żywilian, to był warzywa owoce potem produkty zbożowe. Teraz mamy talerz zdrowa, to trochę inaczej wygląda. W każdym razie. Warto, żeby cała populacja jadła więcej produktów zbożowych, no i ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja po chlebie razowym mam tam biegunki. No bo masz właśnie ten, załóżmy, IBS-a, tak? I rzeczywiście część populacji może mieć te problemy żołądkowe, jelitowe i wtedy trzeba jakoś to rozwiązać, wprowadzić inne produkty zbożowe, czy nawet można ich nie jeść, ale zamienić to na inne zdrowe produkty. No ale to jest, uważam, nieprawdziwe. O probiotykach już rozmawialiśmy, no i wiem, że Kuba jest mocnym propagatorem. Z tą opinią też się nie zgadzam, że każdy musi stosować probiotyki. Może inaczej. Czy kiedyś się okaże, to tego nie wiem, bo to w sumie nie jest tak, że udowodniono, że to nie działa, ale no takie wyprzedzenie faktów to możemy tak strzelać. Nie? Nie wiem, ja mogę powiedzieć, nie pijmy wody dzisiaj, bo może bo jest niezdrowa, bo ma dużo nie wiem, czegoś tam i za 100 lat może wyjdzie rzeczywiście, że tak jest. No, ale to jak ja sobie strzelę w 100 jakichś rzeczy, które są niesprawdzone i mi jedna wejdzie, no to nie znaczy, że jestem. niosę do pełnowiny, no bo 99 z tych porad było fałszywych. No to też myślę trzeba brać pod uwagę. To często jest tak, że jak ktoś już coś powie wcześniej i potem za kilka lat się okaże to prawda, no to potem jest tak, że o, jestem mądrzejszy, słuchajcie mnie cały czas. No ale wiemy, że jak mówił sto rzeczy, tak jak mówię, a tylko jedna się okazała prawdziwa, a to, to skuteczność jest nie za wysoka. A podoba mi się, a w mówiliśmy o rapie, ostatnio jakiś jakimś starszym kawałku Białasa usłyszałem takie twierdzenie, że skuteczność to jedyna miara prawdy czy coś takiego. No i podobało mi się nawet, rzeczywiście coś tu no może i być. I prawdziwe zdanie. Tak. Czy jesteśmy niewolnikami produktów z obniżoną zawartością kalorii, produktów zero? Czy można się z tym, w tym zatracić i czy w pewnym momencie nie zwarujemy z alternatywnymi produktami w sklepach? Uważam, że tak jak w większości rzeczy można przegąć w obie strony, nie, ale znów, jestem bardzo dużym zwolennikiem. Zdęś w sensie napojów zero na przykład. Uważam, że bardzo zmieniły podejście do na przykład spotkań towarzyskich. Ale jednocześnie zachowywania y, zdrowszego stylu życia. Uważam, że to jest jedna z ważniejszych zasad, i też tłukę na przykład w swojej całej rodzinie, którzy, y, nie, ta to dalej ma, widzę, czasami wraca do domu i stoi cała kola z cukrem. No, mi, no i dlaczego ty nie wiesz tej zero? A, tak, tak, coś tam, coś tam, nie? No to zawsze także tłukę to, bo, y, bo znów z literatury naukowej wiemy, że nawet jak ktoś pije dużo tych napojów, to zamiana na zero jako jedyna strategia może już się przekładać na istotne zmiany w masie ciała. W ma w masie ciała. Dlatego uważam, że to jest najlepszy wybór, wybieranie tych alternatyw. Ale z drugiej strony, jeżeli właśnie ktoś jest taki zafiksowany i spożywa i batony jakieś tam na słodzikach, i jakieś pudingi proteinowe, i te napoje zero, to nie uważam, to jest coś zdrowego, bo to jest dalej zdrowsze niż jakbym miał jeść takie rzeczy z cukrem. Ale z drugiej strony, mało wtedy jest miejsca w diecie na takie produkty rzeczywiście nisko przetworzone, gęstsze, odżywczo. Nie? Więc myślę, że optymalnie jest Mieć taką dietę nieprzetworzoną, plus dodatki, kiedy tego wymaga, są upały teraz, teraz ja sam sobie 0 zero piję, bo fajnie to gasi pragnienie. Ale jakbym miał przez cały rok pić codziennie 2 litry, to bym się zastanowił, czy na przykład nie, nie zbyt dużo kwasu fosforowego. Nie? I tak samo myślę może być z innymi produktami. W sensie, że one w niewielkiej ilości nie będą szkodzić, wręcz będą pomagać, ale w dużej ilości... Nawet nie tyle, że same z siebie będą szkodliwe, co będą zabierać miejsce na przykład na skyr, który ma dodatkowe bakterie probiotyczne i tak dalej. Nie? Jest to taki półśrodek, mam wrażenie. Ale rzeczywiście myślę, że warto to mieć z tyłu głowy, że ten świat fitness teraz na białkowe produkty jest też takiego. Wszystko jest tak. białkowe teraz, nie? No więc są takie tam trendy. Uważam, że ogólnie korzystne dla zdrowia Polaków, ale no jak we wszystkim można przegiąć, strunę przyciągnąć. Dobra, to jeszcze takie do badanko, badanko pytanko dłuższe. Co aktualne badania mówią na temat kofeiny? Jakie są jej wady? Czy jeżeli nie przekraczamy 300 mg na dobę, to czy są jakiekolwiek skutki negatywne? Nie, nie ma. Ona jest dość bezpieczną substancją. Wiadomo, że jedyną w sumie taką dużą wadą, uważam, może być wpływ na architektonikę snu, że ta spożywana w godzinach wieczornych, niezależnie od tego, czy się wyśpimy subiektywnie, czy nie, no to może wpływać negatywnie na te parametry jakościowe. I to jest, uważam, jedyny taki mankament kofeiny. Jeżeli chodzi o tę dawkę do 300 mg, Uważam też, że kiedy stosujemy suplement, to jest to oczywiście trochę gorsze niż picie kawy czy herbaty, bo w kawie mamy te tysiące związków, które działają korzystnie i wiemy, że osoby, które piją dwie, trzy, cztery filiżanki kawy czy jedną, są zdrowsze niż osoby, które tego nie piją. Dlatego też zawsze mówimy nawet u sportowców, jak idziesz na trening, ale potrzebujesz niewielkiej ilości kofeiny, to zamiast jednej kapsułki kofeiny weź sobie podwójny espresso wypij, bo to daje większe korzyści. W sporcie. Wtedy już korzystamy z suplementu, no bo wiemy, że dostarczenie dawki 6 mg czy 5 mg kofeiny na kilogram z ciała jest po prostu trudne, wręcz nieosiągalne z produktów konwencjonalnych, ale to jest trochę inny przypadek. Wtedy ona poprawia formę sportową, ale jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie, czy nie wiem, ryzyko nadciśnienia. No, to wiemy, że ono jest niejakie. W niewielkim, w jak dużo kofeiny, to krótkoterminowo, w perspektywie kilku godzin ciśnienie będzie wzrastać, ale osoby, które piją kawę przez to, że ono ma dużo tych y, polifenoli, no to w perspektywie kilkunastu lat mam niższe ryzyko nadciśnienia. O co rzuciła mi się w, teka, w oczy taka praca, opisywaliśmy właśnie u nas w takim newsletterze o dietetyce, ale akurat Kamil to opisywał, że w zależności od stopnia nadciśnienia, stworzono takie chyba wytyczne, y, że im większy im większy stopień nadciśnienia tętniczego, tym mniej tej kawy powinno się spożywać. No wstępie, sensie o dalej jest tak, że nie, nie trzeba grać do zera, ale jak tam masz ten drugi czy trzeci stopień, tam chyba było trochę, trochę mniejsze dawki tej kawy, tej kawy były rekomendowane. Nie? To jako ciekawostkę można niech okay. tam umieścić. No to kończąc, bo nie ma czasu. Trzy rady dla dietetyków i dla generalnej populacji: jakbyś miał dać? To dla dietetyków, bo będąc w tej branży, wiem, że największy problem jest w tym, że ludzie się. Boją zaczynać pracować jako dietetycy, że często mają takie poczucie: Ja jeszcze nie wiem tyle co diety, którego obserwuję, więc muszę chodzić na kursy, 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 ale nie będę pracować. To jest największy, największy yy, błąd, uważam, że nawet na studiach, jesteś na pierwszym, drugim, no może na pierwszym to jeszcze tam zerową wiedzę można mieć, ale na drugim roku zacznij już współpracować z kimś, z kolegą, koleżanką. Yy, te takie nie wiem, nauka zdrowych, nawyków, odchudzanie, to mów mi się, jest stosunkowo proste. Nie w sensie, i tak, nawet jak coś zrobić źle, to i tak pewnie im pomożesz. Yy, dlatego warto tę praktykę nabywać, bo po tej, nawet współpraca z tymi osobami, nauka nie wiem, obsługi klienta, nazwijmy to i tak dalej, będzie procentować na przyszłość. Będziesz też stworzyć swoją bazę klientów, dzięki czemu będziesz mógł pracować w zawodzie i po prostu nie musisz kombinować na innych etapach życia. To jest najważniejsza rzecz. No, przez to, że żyjemy też w tej bańce social mediowej, to też. Yy, Zawsze zachęcam. Nie jest to, nie trzeba tego robić, ale myślę, że warto pokazywać się w internecie nawet na jakichś swoich prywatnych kontach, facebookowych, instagramowych, żeby ludzie wiedzieli, że się tym zajmujesz, bo to zawsze te pierwsi klienci są istotni. To myślę, że takie dwie rady. Trzecie już na siłę nie będę szukał. Dla ludzi, uważam, że najważniejsza zasada żywieniowa jest minimum 150 gramów lub i owoców do każdego posiłku. I ja myślę, że jakby tylko to jedna zasada, jakby ludzie ją włączyli, to by. I szansa na unormowanie masy ciała byłaby większa i ryzyko chorób wszelakiej byłoby mniejsze. I to jest to, co lubię, czyli prosta rada, a duże efekty. Czyli to jest to. Druga rada, którą zawsze daję w drugim kroku, to jest w minimum połowy posiłków dziennie. Zamiast oczyszczonych zbóż wybieraj pełnoziarniste, czyli zamiast białego chleba masz pięć posiłków dziennie, to przynajmniej w trzech zamiast białego chleba zjedz razowe, zamiast białego makaronu ciemny i zamiast białego ryżu brązowy. A w tych dwóch sobie może zostawić tam jakieś nie wiem, kajzerkę, jak lubisz, nie? To jest, uważam, druga rada najistotniejsza. I trzecią, tak żeby zahaczyć trochę, bo mam trochę inny pomysł w głowie, ale zahacząc do, do naszego podcastu dzisiejszego, to zamień zawsze napoje z cukrem na napoje zero i spożywaj głównie wodę, kawę i herbatę. I jakby każdy trzymał o tych trzech rad, to myślę, że to wtedy jakby smarowo masło zamiast margaryną, to i tak byłoby dobrze. <laughs> Jakie to proste. Dobra. To dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki.